Był taki moment. Ja się bałem. Ja się na przykład bałem tego, że jest spotkanie u mnie w domu, tak? Siedzi kilkanaście osób, raz kilkadziesiąt. Kiedy przyjechała Michnik, to było tyle osób u nas w domu, że nie wiem, jak do dzisiaj się pomyśli. I z góry wiedziałem, że któraś z tych osób, jeśli nie jedna, może nawet dwie, to są współpracownicy. Co potem i tak się okazało, że było po części prawdą. Przecież przychodzi ludzie, którzy się porywali na kogoś tam, tak? A na przykład w ten sposób udało mi się załatwić przerzut maszyn drukarskich dla wydawnictwa wokół nas. Tylko dlatego, że Marek Kępski przyprowadził Rafała Budnika i mówił, to jest mój kumpel i tak dalej, a ja Rafała skontaktowałem z Jasiem Lityńskim, a Jasiu Lityński załatwił przerzut maszyn z Czechosłowacji ówczesnej. Drukowaliśmy w kościele na Wójtowej Wsi, gdzie później to słynne radio powstało, tak, w podziemiach. Otóż ja się bałem tego, że oni przecież mogą wejść w każdej chwili. Ja, nie, że o 6 rano tylko. Jak wejdą o 2, to co ja zrobię? Czy o 3? Żadnych możliwości obrony. Ja się bałem o tym, że wejdą rano, czy tam wejdą w ciągu jakiegoś dnia, kiedy składaliśmy gazetę. Kiedy robiliśmy gazetę w domu, tu dziesiątki tego porzucane, my tę gazetę składamy i chłopcy w każdym momencie mogą wejść i przyjść. Bałem się. Mało tego, bałem się, że w pewnym momencie mogę pęknąć. Że w pewnym momencie oni wyczują mój słaby punkt, a każdy z nas ma słabe punkty. A kiedy mnie straszył, nie pamiętam już nazwiska, ale kiedy mnie straszył jeden z ówczesnych poruczników, pana dziecko, córkę, tak? A jak będzie szła do szkoły, a samochód nie wyhamuje, to co? Proszę pana, to co będzie? A proszę pana, a pan ma żonę, a co będzie, jak żonę zwolnimy z pracy? To z czego będziecie się państwo utrzymywać? I podobne typu rzeczy. Albo na przykład słynna rozmowa moja z kapitanem Bazydło, który mnie próbuje na Pentagonie przekonać, idziemy do ubikacji. I on mi mówi w Penencie, widzi pan, tutaj wszystko odpada, tylko abyście chcieli to na szpital. Po czym wracamy i on mi mówi tak, a zauważył pan coś na tym korytarzu? Ja mówię, nie, a co takiego? A widział pan, ile tu młodych ludzi pracuje? Wszyscy po studiach. Wszyscy mają tu miejsce. Wszyscy, no, a pan co? No i tu nie pamiętam, że już padały słynne śmietnik historii i takie inne koszałki, opałki, ale coś mniej więcej w tym stylu. I trudno powiedzieć komuś, kto na to patrzy z boku, że to tak łatwo powiedzieć, nie, dziękuję, panowie, ugryźcie się, nie mówiąc o mocniejszych słowach. Po pierwsze, ja się bałem na pewno. Nie wiem, czy moi koledzy się nie bali. Myślę, że każdy zdrowy, normalny człowiek się boi. I myślę, że każdy zdrowy, normalny człowiek ma w miarę jako taką wyobraźnię. I musiałem jeszcze jedną rzecz wziąć pod uwagę. Moją rodzinę. Nie mówię tylko o najbliższej, dlatego że moja żona Zosia zgadzała się na to, ale jest różnica pomiędzy zgodą a sytuacją, która faktycznie ma miejsce, tak? To, że ja się zgadzam, a konsekwencje, jakie potem z niego wynikają, wcale nie są tak oczywiste, czy będziemy je w stanie udźwignąć.